No to siemaczko, robaczki moje drogie. Słuchajcie, już chyba drugi albo trzeci raz podchodzę pod to jakże skromne nagranie. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać w końcu motocykl, jak on wygląda, co kupiłem. No wiecie już, że jest to EWJ Era 1300. Nie wiecie tego, że jest z 2008 roku, czyli ta po lifcie, bo w 2006 był lift. Szczerze wam powiem, że przed liftem te plastiki z boku bardziej mi się podobają. Aczkolwiek no całościowo, no to wiadomo, ten nowszy rocznik mi się bardziej podoba. O, wjadę sobie może tutaj, może tu zaznam jakiego spokoju ducha, żeby wam ten motocykl w końcu zobrazować, jak on wygląda. Może tu sobie stanę. Wiecie co, no ja nawet nie będę ściągał kasku, bo to będzie też szybki, krótki filmik materiał. EWJ Era, jak widzicie, posiada licznik nie nasz europejski, tylko zasadniczo sprawa z nią wygląda tak, że ona została wyprodukowana w Anglii bądź też w Stanach, tego dokładnie nie wiem, ale najważniejsze jest to, że zaraz po tym została kupiona przez Niemca, sprowadzona do Niemiec i w tych Niemczech sobie jeździła aż do dnia przywiezienia jej do Polski, gdzie to ja stałem się jej pierwszym właścicielem w Polsce. Stąd też mamy licznik w milach. Myślałem, że będzie mi to jakoś znacząco przeszkadzać, a tak w sumie rzeczy w ogóle nie jest. Przejechany ten motocykl ma 51, no prawie już 52 tysiące mil. To jest w takim przeliczeniu szybkim na kilometr gdzieś w granicy 80 tysięcy kilometrów. Zgasimy go sobie. Prawdopodobnie będę wam sapał, ale no cóż, no jeszcze wam powiem, nie przywykłem do tej nóżki tutaj, cały czas jej szukam. Dzisiaj, słuchajcie, wybrałem się na tą przejażdżkę tylko i wyłącznie z kufrem centralnym, którego do tego motocykla musiałem niestety dokupić. Tym razem padło na Givi. Jest to największy kufer od Givi, 56 litrów. No troszkę mnie to kosztowało, troszkę moją głupotą, bo mogłem sobie z bandziora po prostu kufer zostawić, ale oddałem, no właśnie, oddałem go Michałowi, którego serdecznie tym razem pozdrawiam. Michał stał się właścicielem właśnie Suzy. Bardzo fajny gość. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy gdzieś na trasie. W ogóle może się kiedyś trzeba by, Michał, umówić na jakąś lotkę razem wspólną. A wracając do tematu, to jest właśnie nasza perełka. Jak już mówiłem, 2008 rok, 1300, gdzieś 150 koni, 130 coś tam chyba niutków. No powiem wam, że w odniesieniu do bandziora, no jest czym pojechać, czuć, że jest mocniejsze, aczkolwiek EWJ Era tą moc tak fajnie liniowo oddaje, że no bandzior wydaje się bardziej taki, wydawał mi się bardziej taki wyrywny po prostu. Tamta moc była tak oddawana bardziej agresywnie, bym powiedział. Tutaj wszystko idzie jak po sznurku. Bardzo fajnie się napędza, bardzo szybko się przede wszystkim napędza. I strach wam powiem, pojawia się tylko w momencie, kiedy trzeba tą prędkość wyhamować. Takie są moje odczucia. No, wydaje mi się, że motocykl jest bardzo zadbany, jak na swój rocznik, swój przebieg.
widać, że no ktoś dbał o ten motocykl po prostu. Co mnie cieszy, bo ja też lubię dbać o swój motocykl. O Suzy dbałem jak tylko mogłem. I mam nadzieję, że Michał też to doceni i również dobrze będzie o niego dbał. I tak pewnie będzie, bo o, widać zaraz po człowieku, jakie ma podejście. Co wam tutaj jeszcze opowiedzieć? No, licznik w mila, w ogóle mi to nie przeszkadza. Bardzo fajna, wygodna pozycja ta szyba. Ta szyba, no właśnie. Powiem wam, że jest ok. Jest naprawdę fajna, chroni mega przed wiatrem, to nawet na tym jednym filmiku można było zauważyć w momencie, kiedy ją podnoszę do góry i robi się po prostu cichutko, choć jeden taki pan Gercio, pozdrawiam serdecznie również, pi sobie troszkę z tej mojej szyby, że dopytuje się, jak to jest jechać na motocyklu, mając szklarnię przed sobą. No, taki żarcik. Ale nie, szyba robi fajną robotę. Chociaż może, słuchajcie, jakbym dorwał oryginalną szybę, bądź też akcesoryjną, ale no ciutkę mniejszą, no to spróbowałbym sobie jej po prostu. To tak właśnie wygląda pokrótce. No niestety oryginalne kominy, no niestety stety. Słuchajcie, no nie jest ten motocykl taki jakiś mega cichy znowu na tych kominach. No nie jest też jednak słyszalny z daleka. No, będziemy myśleli o tych kominach w przyszłości, coś z tym zrobić. Coś z tym będziemy myśleli zrobić. No kanapa jeszcze oryginalna, póki co też jeszcze zostanie, bo jakoś całkiem wygodnie mi się na niej jeździ. Paulina też nie narzeka. Ściągnąć dzisiaj te kufry boczne oryginalne mam. Wrzucę wam taką przebitkę jeszcze, jak to wygląda z kuframi wszystkimi. Ściągłem, bo słuchajcie, wczoraj na tym wietrze no strasznie, no niefajnie mi się po prostu jechało z tymi kuframi pustymi. Bez sensu wozić to ze sobą na motocyklu. No, wiecie, zawsze w razie jakiejś nieszczęśliwej przewrotki, parkingówki, no to na pewno by pierwsze co dostało po dupie. Więc lepiej nie sobie leżą w domu, będą zakładane po prostu na jakieś nasze wspólne wyjazdy gdzieś dalej i tyle. Pofarciło mi się z oponami przy tym motocyklu, bo co przód i tył naprawdę wyglądają na nówki sztuki. No to póki co, no moto wygląda właśnie w ten sposób. Jak wam wcześniej mówiłem, nigdy nie brałem go pod uwagę, że stanę się właścicielem JR-y. Dobra, będziemy się pomału stąd ewakuować. No te zegary, no słuchajcie, jakoś mi to nie przeszkadza wielce, że one są w milo. Kwestia chyba, mi się wydaje, przyzwyczajenia. Może wam tutaj cały czas, słuchajcie, migać ten mój telefon z racji takiej, że no jest tam w telefonie odświeżanie, ta częstotliwość 120 Hz, a kamerka moja GoPro Hero 9, jeszcze wam się nigdy nie pochwaliłem, w tamtym roku ją zakupiłem. Znowu dopytałem, bo było trzeba poczekać chwilę i kupić dziesiątkę, ale no stroje jest dziewiątka. Kamerka nagrywa, słuchajcie, w 60 Hz, czy tam 50 Hz i z tego właśnie macie to takie migotanie ciągłe na tym telefonie. Wyłączyć go, słuchajcie, nie wyłączę, bo
jeżdżę teraz cały czas z Janosikiem z racji tego, że no już w tym roku załapałem 9 punktów karne. Nie wspomnę o pieniądzach, jakie wyjebałem na mandaty, bo tego też szkoda, no ale to jeszcze pół biedy. Dla mnie liczą się te punkty, żeby już więcej nic nie załapać, bo kto wie, to wie, kto nie wie, no to mówię, jestem kierowcą. Nigdy nie mówiłem o sobie zawodowym, aczkolwiek tak ten zawód się nazywa, kierowca zawodowy. Więc bardzo mi na tych punktach teraz zależy, żeby więcej po prostu ich nie zgromadzić. No moto się fajnie odpycha, wam powiem, jak na tą masę i na te wymiary, które posiada, no to się odpycha bardzo fajnie. O, zwinne jest naprawdę moto. Trochę jeszcze pojeździć, wjeździć się w niego, słuchajcie, i będzie super, no. Z tą jedynką tutaj kolega też mnie trochę poinstruował, kolega Jacek, jak ogląda, to również pozdrawiam, że tą jedynkę trzeba tutaj bardzo tak stanowczo wbijać, bo reszta biegów wchodzi jak masełko dosłownie, a ta jedynka, no jak się stanowczo tego nie zrobi jednym ruchem konkretnym, no to lubi sobie zagrzytać i faktycznie już parę razy tego doświadczyłem, więc teraz staram się zawsze pamiętać tak, no wiecie, konkretnie, stanowczo tą jedynkę wbić. Motocykl jest mega elastyczny. Teraz mam trzeci bieg, równie dobrze bym mógł przy tych 40 włączyć czwórkę i równie dobrze by jechał bez najmniejszego problemu. Nigdy nie miałem motocykla na kardanie i wydaje mi się, że kardan powoduje też to, że na takich niskich bardzo obrotach, słuchajcie, ten motocykl tak nie poszarpuje jak na napędzany łańcuchem. Takie mam po prostu wrażenia. Czy dobrze mówię, to nie mam pojęcia, nie znam się. Pierwszy raz posiadam motocykl na kardanie. Też taki mały fakt, dlaczego EWJR, słuchajcie, no na pewno 85-90% mojej jazdy na motocyklu jeżdżę teraz razem z Pauliną. Te pozostaje 10, no góra 15%, co jeżdżę gdzieś tam sobie, wyskoczy na jakąś chwilę. A tak w sezonie, no jeździmy na okrągło razem. I słuchajcie, bandzior był dla nas troszkę za ciasny, niezbyt wygodny. Po głowie chodził mi jeszcze GTR 1400, choć za EWJR-ą poszły takie, słuchajcie, plusy, jak dostępność części zamiennych, gdzie przy GTR-ze, słuchajcie, wypada to bardzo kiepsko. Zarówno serwis i części eksploatacyjne, podejrzewam, że wszystko jest droższe przy GTR-ze, bo jest to motocykl dużo rzadziej spotykany, aniżeli EWJR-a, słuchajcie. Jak nie byłem zainteresowany EWJR-ą, mnie jakoś nie przyciągało to mojej uwagi, ale jak się tylko zacząłem interesować i teraz jak już ją mam i posiadam, to słuchajcie, widzę bardzo dużo EWJR-ek jeżdżący. Cały czas, kurde, jeżdżę na tej rezerwie, w Koźminie zatankuję. No i czy jest to motocykl naprawdę, słuchajcie, zobaczcie jak teraz się powinno zrobić. Cichutko, no mega, nie? Wystarczy, że podniosłem tą szybę, nie? O, no jest to mega popularny motocykl. Jak mówią, mega, mega bezawaryjny. No mam taką nadzieję, chociaż na pewno jakieś tam mankamenty występują. Przy swoim egzemplarzu też będę musiał, już w tym roku damy spokój, ale prawdopodobnie w przyszłym roku też będę wymieniał łańcuszek rozrządu. Zobaczymy w zawory, to wszystko się posprawdza, się porobi.
O, to tyle, jeśli chodzi o naszą perełeczkę. Długo się zastanawialiśmy nad nazwą dla niej. Nic nam do głowy zbytnio nie przychodziło, a taka perełka to będzie taka nasza perełka, jak była kiedyś Suzy, dbaliśmy o nią strasznie, tak teraz będziemy dbać o perełkę. Mega, mega będziemy dbać o perełkę. Hamulce w tym motocyklu też, słuchajcie, są o niebo lepsze, jak to przy Suzy było. Zobaczcie, czwórka. No jest mega elastyczny ten silnik, nie? Ciekaw byłem, jak mi się będzie jeździło z skrzynią pięciobiegową. Powiem wam, że do tej pory może z 3 razy się popierdoliłem i chciałem przełączyć jeszcze na 6. Fajnie, że jest tutaj ten wyświetlacz. Kurde, wieje dzisiaj też mocno, z boku napierdala. Dobra, robaczki, nie wiem, jak tam bateria w GoPro, a troszkę już wam nagadałem, że w razie co, to no trzymajcie się, wybaczcie mi za to, że te filmy będą w takiej formie, a nie innej. Prawdopodobnie również zmieni się nazwa kanału. No, nową nazwę widzicie na dole w lewym narożniku, jak ładnie się kręci, się jeździ po prostu. Na taką nazwę zmienię i co, no mam nadzieję, że widzimy się jeszcze nie raz w tym sezonie, choć no jak mówiłem, wybaczcie mi te skąpe takie firmy mało widowiskowe w efekty wizualne i jakieś, nie wiem, przejścia magiczne i tego typu sprawy. No po prostu nie mam najzwyczajniej czasu na to, żeby robić to na komputerze. Na telefonie robię to bardzo szybko, w każdej wolnej chwili, kiedy tylko zechcę. Jak się wam będzie podobało, no to super, zajebiście, bardzo mnie to będzie cieszyło, jeżeli zostawicie jakąś łapkę w górę. No jak się nie będzie podobało, to wiadomo, nie trzeba oglądać. A jak się tak bardzo podoba i zostawiacie łapkę w górę, a nie subskrybujecie kanału. Jezu, jak dawno tego nie mówiłem. Nie subskrybujesz, kolego, tego kanału, to zostaw subika również. Również będzie mi bardzo miło. Wszelkie komentarze mile widziane. Dobra, robaczki, bo wjadę sobie na stację, zatankuję sobie jeszcze moto. No i się trzymajcie. Oby do następnego. A i napiszcie mi jeszcze, co sądzicie o naszej nowej perełce. Siema.